Radio Wnet, www.wnet.fm. Dzień dobry panie ministrze, Łukasz Jankowski, Radio Wnet. I tutaj uwaga, bo robimy to na żywo i już pan minister jest na antenie. Dobrze, proszę bardzo. Dobrze, panie ministrze, no to skoro w tak rock'n'rollowym stylu na antenę żeśmy się wbili, przed sekundą gościem był pan prezydent Zbigniew Rasielewski, kandydat państwa w Toruniu. Jak to jest, że tutaj na Kujawach, w stolicy Kujaw w Toruniu, tak blisko udaje się wam z Platformą współpracować? To często dotyczy relacji interpersonalnych, to jest tak. Ja zawsze starałem się, co prawda nie ingeruję specjalnie w sam miasto Toruń, bardzo je cenię, szanuję, to jest perła nasza i mam tam swoje biuro również, jestem emocjonalnie z Toruniem związany, natomiast mówiąc wprost, jakoś nie staram się szczególnie ingerować w decyzje polityczne, tam są moi koledzy młodsi, którzy doskonale wiedzą, jak prowadzić również politykę w mieście, natomiast relacje z innymi partiami politycznymi ja preferuję przede wszystkim, nie wiem jak to powiedzieć precyzyjnie, ale jednak współpracę z ludźmi, jeżeli oni nie są źli, jeżeli nie są krętaczami, jeżeli nie są jakimiś oszustami politycznymi, hochsztaplerami, to należy współpracować dla dobra społeczeństwa. To jest dość ogólne sformułowanie, ale ja wierzę, że czasami w sprawach przede wszystkim dotyczących polityki lokalnej, inwestycji, tworzenia warunków do życia, poziomu inwestycji, które służą ludziom, to trzeba umieć się wznieść ponad ten poziom takiej doraźnej kłótni politycznej, tego okładania się cepem politycznym. Czy udało się dojść do porozumienia politycznego i bez cepów rozwiązać problemy rolnictwa, szczególnie ASF? Czy tutaj polityka coraz mniej panu bruździ, czy jednak nie? To jest sprawa złożona, dlatego że w rolnictwie oprócz dużych zaległości i błędów, które moi poprzednicy przez lata popełniali... Także minister Jurgiel? Nie, mówię o poprzednikach obecnej opozycji. Krzysztof Jurgiel był człowiekiem bardzo pracowitym, współautorem programu rolnego, który razem tworzyliśmy. Wiele rzeczy pozytywnych zrobił i ja jestem mu bardzo wdzięczny za tę pracę, którą wykonał. Będę pewne rzeczy kontynuował. Niektóre będę inaczej widzę, więc będą trochę modyfikowane i zmieniane. Ja mówię o zaległościach czy pewnych problema, które w polskim rolnictwie od wielu, wielu lat występowały. Najczęściej tak się dziwnie w kolejnych koalicjach składało, że za sprawy wsi i rolnictwa odpowiadało Polskie Stronnictwo Ludowe. Partia, która na sztandarach twierdzi, że jest partią chłopską, ludową, z tradycjami i tak dalej, a w wykonaniu, w naszym województwie zresztą również, w kujawsko-pomorskim, to jest partia urzędników, którzy potrzebują rolników tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zbliżają się wybory i trzeba głosy chłopskie jakoś tam zanęcić, to wtedy mówią o swojej chłopskości, ludowości. A tak to korytko jest ważniejsze dla grupy urzędników. Więc oprócz tych zaległości, które w sposób istotny rzutują w dalszym ciągu na sytuację rolnictwa, dochodzą następne. To, że jesteśmy jednak członkiem Unii Europejskiej i pewne działania muszą być uzgodnione czy też realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej. Ja zresztą jako jedno z pierwszych spotkań międzynarodowych, to w poniedziałek rano spotykam się z komisarzem Hoganem, odpowiedzialnym za rolnictwo. Wcześniej rano bladym świtem prawie, że na jakąś tam poranną kawę, po to, żeby z nim rozmawiać o tym, czego możemy od Unii Europejskiej oczekiwać w sytuacjach kryzysowych, trudnych, takich jak choćby problemy przyrodnicze, susza, ale również na ile, i tutaj raczej poinformować go niż prosić o jakąś opinię, na ile my możemy realizować, bo chcemy, politykę narodową. Że my nie odstępujemy od wspólnej polityki rolnej, ona jest dla nas, dla całej Europy jest jakąś korzyścią, jest rozwiązaniem, które sprawiło, że rolnictwo w Europie i obszary wiejskie niewątpliwie przez te parę dziesiąt lat, można mówić, odniosły sukces, ale my chcemy mieć również aktywny wpływ w Polsce na rolnictwo i politykę wobec obszarów wiejskich z poziomu narodowego. Więc też będę z komisarzem życzliwą, serdeczną, ale i twardą rozmowę prowadził. Dochodzą w rolnictwie problemy również klimatyczne. One są coraz bardziej dokuczliwe i nie chodzi tylko o to, żeby drżeć cały czas, że wymiękło, albo wyschło, albo wygniło, albo wymarzło, tylko mieć zarządzanie kryzysowe w takich sytuacjach w pewnym automacie,
co się należy rolnikom i pomoc, jaka się należy, musi być realizowana, ale przede wszystkim profilaktyka, rozsądna gospodarka wodna, retencja, systemy nawodnieniowe, tam gdzie mamy najlepsze ziemie, które z powodu suszy nie są w stanie dawać odpowiednich plonów. Więc pewne działania, które nie przyniosą efektów w ciągu paru tygodni, to jest naturalne, ale to jest pewien proces i jest wreszcie partner w postaci Gospodarstwa Wody Polskie, podmiotu, który będzie zarządzał wodą. Nie tylko patrzył, jak odprowadzić wodę, żeby powodzi nie było. A także została w glebie. Ale żeby została w glebie, żeby została w zbiornikach, w jeziorach, w stawach, w ciekach wodnych, systemach melioracyjnych, to wtedy i susza nie będzie taka dokuczliwa. Mimo, że w Toruniu pada, to się zapytam o suszę, czy jej skala jest tak tragiczna, jak to wyglądało pod koniec czerwca? Skala jest poważna, panie redaktorze. Kończą się szacunki, bo ja pierwsze moje decyzje i działania pierwszego dnia od razu po powołaniu przez pana prezydenta, to było zachęcenie, nie chcę mocniejszego słowa używać, zachęcenie samorządowców, żeby we ścisłej współpracy z wojewodami powołali komisję do oszacowania, bo żeby zastosować pomoc, jakąkolwiek pomoc, musi być określenie, ile te straty wynoszą. Tu nie da rady na zasadzie jakiejś ekstrapolacji map Jungów w Puławach tę pomoc wyszacować. Trzeba na każdym polu dokonać oceny. I to szczęśliwie wójtowie zrozumieli tą moją intencję. Zresztą intencja była poparta również pewnego rodzaju argumentem. Jeżeli wójtowie nie będą chcieli i burmistrzowie zaangażować się w komisję do szacowania, to te komisje zostaną powołane przez wojewodów, ale również ogłosimy listę tych wójtów i burmistrzów, którzy nie chcieli pomóc rolnikom i stosowali obstrukcję czy bojkot powoływania komisji. Szczęśliwie już prawie poskutkowało, dobre słowo poskutkowało. Praktycznie w całej Polsce w tej chwili te komisje działają. To jest ostatni moment na to wyszacowanie, bo zaczynają się żniwa i trzeba przed zbiorami oszacować. Później co? W ziemi korzeni szukać i grzebać i jak ocenić, jakie były straty spowodowane przez suszę. Rząd jest przygotowany, pan premier tyle razy to deklarował, że to już trochę się nudne staje przypominanie, że nikt, kto dotknięty jest kłopotem wynikającym ze zmian klimatycznych i nie z własnej przecież winy straty poniósł, nikt bez pomocy pozostawiony nie zostanie. Państwo pomoże. A instrumentarium, z którego rolnicy mogą korzystać, jest dosyć duże. Jedne gospodarstwa chcą skorzystać przede wszystkim z rozłożenia kredytów, które w tym roku będą musieli spłacać i nie mają pieniędzy ci rolnicy, żeby spłacić, więc dla nich rozłożenie jest podstawowym oczekiwaniem. Inni co tanich kredytów na zakup paszy, żeby utrzymać stado podstawowe, bydła na przykład, bo dla nich to jest ważniejsze niż parę złotych do hektara dopłaconych. Inni chcą tych pieniędzy do hektarów, więc myślę, że pewne formy pomocy będą oczekiwane przez poszczególne gospodarstwa w każdym przypadku trochę inaczej. Ale jeszcze raz mówię, nikt nie zostanie bez pomocy. Panie ministrze, kwestia ASF-u. Szerokim echem odbił się pana wykład, pana prelekcja w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Tam pan powiedział między innymi, że jeżeli Polski Związek Łowiecki nie będzie realizował swoich zadań, to państwo powołacie konkurencyjny związek. Tak, to ja nie chcę tutaj straszyć, bo nie o to chodzi. Ja mam wielu przyjaciół myśliwych. Oceniam różnie poszczególne działania w okręgach, ale mogę wskazać również okręgi, gdzie bardzo dobrze postępuje również odstrzał dzika. Skoro naukowcy, również ludzie, którzy mają praktyczną wiedzę na temat ASF-u, mówią, że bez depopulacji dzika się nie ubędzie i te dziki muszą być ograniczone. Tym bardziej przyrost populacji dzika wynosi rocznie 200%. Tak szybko namnażają się dziki. To wiele jest czynników, między innymi to, że mają całym rokiem żarcie w postaci kukurydzy na polach. Więc to namnażanie jest absolutnym zagrożeniem dla ASF-u i dziki muszą być wprowadzone do bardzo minimalnej ilości. Kto ma to zrobić? Tylko mogą to zrobić myśliwi. Przecież nie wojsko, nie wiem, z helikopterów, jak czas apokalipsy Kopoli gdzieś tam w Wietnamie. To ludziom się jakieś rzeczy, mrzonki jakieś po głowach chodzą. To mają zrobić myśliwi. Jeżeli tego nie robią. Dlaczego nie chcą tego zrobić? Nie wiem. Czy na zasadzie bojkotu, czy na zasadzie niezrozumienia, że to jest ich obowiązkiem, a nie tylko dobrą wolą i przywilejem. A może również z tego, co w dyskusji w Sejmie przy okazji prawa łowieckiego było. To są często ludzie niezwiązani z tym terenem. Koła gdzieś w terenie na końcu Polski, ale członkami są ludzie z Warszawy, z wielkich miast, którzy nie widzą
potrzeby udać się tam w teren i dokonywać ostrzału. Może niechęć do nowego rządu. No, różne tutaj mogą pomysły się rodzić. Natomiast ten związek jest absolutnie preferowany. Ten związek jest od dziesiątków lat, od czasu Bieruta, faworyzowany. Więc ja ich proszę, żeby i pomogę finansowo również. Są w tej chwili przygotowane chłodnie dla przechowywania dzików. Jeżeli któryś powiat powie, że brakuje mu chłodni, bo często szukają jakiegoś pretekstu, żeby nie polować, bo nie ma gdzie przechowywać dzików, proszę bardzo, z rezerw wojskowych dostaną chłodnie przewoźne do tego, żeby te dziki zagospodarować. Również wczoraj w Puławach stwierdziłem, jeżeli nie mają pieniędzy na naboje, wydaje mi się to trochę sztuczny problem, ale to jestem gotowy pomóc. Również organizacje rolnicze, panie redaktorze, powiedziały tak, izby rolnicze, jak nie ma pieniędzy na naboje, to my im te naboje kupimy, bo wybicie dzików jest w interesie rolników. Więc dlatego mówię twardo w domyśliwych. Dzisiaj się spotykam po południu z szefostwem Polskiego Związku Łowieckiego i jeżeli tego nie rozumieją i nie będą chcieli się włączyć do realizacji, no przecież dla dobra Polski, odstrzału dzików, to trzeba tworzyć konkurencyjną organizację, pozwolić na zrzeszanie się myśliwych w innych organizacjach, tym bardziej, że w wielu krajach Europy tak to funkcjonuje. Jest kilkanaście związków łowieckich, każdy może sobie wybrać. Nie ma monopolu, tak jak w Polsce. Mam nadzieję, że ta logika nie doprowadzi do zakupu specjalnych ekspresów do kawy dla myśliwych, żeby rano mogli wstać i napić się kawy, bo inaczej polować nie pójdą. No, myślę, że nie, ale może jak trzeba termos kupić, żeby tam trochę tej ciepłej kawy ze sobą na polowanie zabrał, to może bym tam specjalnie się nie upierał. No, żartuję oczywiście, bo to nie o takich wydatkach rozmawiamy. Natomiast to środowisko musi zrozumieć, że odstrzał dzików, również prawdopodobnie w przyszłości depopulacja nadmiernie rozrośniętych innych gatunków zwierząt, to nie jest tylko ich wyłącznie dobra wola, tylko to jest obowiązek na rzecz państwa. Chciałbym, żeby oni ten obowiązek rozumieli. Był pan ostatnio z wizytą w Izraelu. Jak rozmowy, jak stosunki po wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela? To jest, ja byłem tam jako przedstawiciel parlamentarnej grupy polsko-żydowskiej, którą kieruję i posłowie proszą, żebym dalej kierował, pomimo nowych, wyjątkowo tam dokuczliwych czasowo również obowiązków związanych z ministrowaniem, będę dalej tą grupą kierował. To było spotkanie zapowiadane od wielu, wielu miesięcy, więc ja jeszcze w innym charakterze byłem zaproszony, ale na polecenie premiera się tam udałem. To dotyczyło spotkań grup z różnych parlamentów świata. Było około 40 reprezentacji parlamentów narodowych współpracujących z parlamentem Izraela, z Knesetem. Nadano temu dużą rangę, pokazując, że oprócz tego, że na świecie narasta antysemityzm, że są kraje, które bardzo ostro Żydów atakują, gdzie Żydzi czują się niebezpiecznie, między innymi część Europy Zachodniej. Są tereny, skąd Żydzi patrzą, gdzie wyemigrować, bo boją się chodzić po ulicach, na przykład w Jarmułce, przez nich zwanej Kipą. Polska na tym tle staje się krajem bezpiecznym, tak jak przez wieki Żydzi uciekali z innych krajów przed zagrożeniem życia to i osiedlali się w Polsce. Nazywano nawet Polskę Paradisus Judeorum, raj dla Żydów. Tak Polska staje się w tej chwili na tle innych krajów europejskich pewną spokoju. Ja zadałem pytanie przewodniczącemu parlamentu Edelmanowi, odnosząc się do tego, że właśnie przez wieki na ziemiach polskich Żydzi znajdowali dla siebie miejsce do realizacji swojej duchowości, rozwoju swojej kultury, byli przez nas chronieni. Oczywiście II wojna światowa to wszystko popsuła. Niemcy skonfliktowali te dwa narody. Byli również wśród Polaków ludzie słabi, ludzie, których się wstydzimy, którzy szkodzili Żydom, ale trzeba też patrzeć na proporcje. Patrzeć na proporcje tych, którzy narażali się w sposób absolutnie niewystępujący w innych krajach Europy, ratując Żydów, i tych, przepraszam za wyrażenie, nielicznych łajdaków, których się wstydzimy. Więc proporcje są istotne, a nie narzucony przez dziesiątki lat pewien stereotyp Polaka antysemity. Pan przewodniczący to przyjął do wiadomości, że tak było? Powiedziałem tak. Proszę pana, ja uważam, że ta deklaracja, którą podpisali nasi premierzy, jest krokiem w kierunku
absolutnego rozwoju współpracy na przyszłość. Co pan sądzi? Jakie działania by należało podjąć? I pan przewodniczący Knesetu powiedział, proszę pana, to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie w ogóle dzisiaj w tej dyskusji padło. Tak, my jesteśmy narodem, który wie i pamięta to wspólne dziedzictwo wspólnego życia z Polakami. Rzeczywiście wojna, Niemcy doprowadziły do tego, że w wielu krajach Polska nie była wyjątkiem. Ujawniły się osoby, środowiska antyżydowskie, ale niech o tym rozmawiają historycy. Wyjaśniajmy prawdę historyczną, a zróbmy wszystko, żeby budować relacje gospodarcze, naukowe, współpracę młodzieży, innowacyjność, startupy, współpracę na wielu polach, żeby te trudne czasami okresy naszej historii nie rzutowały czy nie blokowały myślenia o współpracy. To ja się bardzo się cieszę z takiej odpowiedzi, bo w Izraelu również są problemy w tej chwili. My tu mówimy, że u nas tam się ktoś obraził, że premier Morawiecki poszedł za daleko. Nie, zrobił absolutnie potrzebny gest, natomiast w samym Izraelu, w koalicji rządzącej jest w tej chwili spór, czy Netanyahu nie poszedł za daleko. Między innymi tam znany minister edukacji, który mówi, że w Izraelu trzeba wprowadzić przedmiot dodatkowy pod nazwą, nie wiem, działania Polaków przeciwko Żydom, antysemityzm polski, no jakieś sobie coś tam roi. I jak w takich warunkach robić interesy, panie ministrze, bo to w takim klimacie trudno rozbudować kontakty gospodarcze i naukowe. Dla nas przede wszystkim partnerem jest rząd Izraela, premier Izraela, dyplomacja izraelska, bardzo otwarta na współpracę. A że w każdym państwie są również jakieś grupy ludzi niezadowolonych, którzy dla lokalnej polityki, u nich jeszcze się nakładają na to zbliżające się wybory parlamentarne, próbują jakby realizować swoje jakieś tam cele, no tak jest, no to trudno. To nie jest tak, że nagle nastąpi kochajmy się, pogodzenie jakieś takie cudowne, ale wydaje się, że ta wspólna przeszłość, wspólne nasze przebywanie na polskich ziemiach, to, że tu się dobrze czuli Żydzi, są narodem, który ma duże umiejętności również i poruszania się w międzynarodowych jakichś układach, są ludźmi niewątpliwie zdolnymi, to wydaje mi się, że współpraca jest jak ta najbardziej naturalna i wydaje mi się, że jednak w Izraelu jest więcej tych, którzy chcą współpracować, niż tych, którzy zioną jakąś nienawiścią do Polaków w sprawie jakichś faktycznych czy wymyślonych zarzutów. I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Dziękuję panie ministrze za czas i za możliwość połączenia. Jan Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, był gościem Poranka Wnet. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Do usłyszenia. Radio Wnet, www.wnet.fm